Lass uns noch einmal aus 1. Mose 37 zusammen das Wort Gottes lesen. Jeszcze raz przeczytajmy z pierwszej księgi Mojżeszowej 37. Die Verse 1 bis 14, lass uns zusammen lesen. Wiersze od 1 do 14. Pierwsza Mojżeszowa 37, pierwszy wiersz. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilhy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Ten snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa, bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział, jestem gotów. I rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Und aus 1. Mose 45, den letzten Vers. I 45. rozdział. Ostatni wiersz, 28 wiersz. I rzekł Izrael, najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Józef lebt. Józef żyje. Wir haben heute einen Auferstehungstag. Dzisiaj mamy dzień zmartwychwstania. Wie jeder Sonntag. Jak każda niedziela. Aber wir dürfen uns erfreuen daran, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Ale możemy się radować tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wie ein Israel sich freute, dass sein Josef lebte. Tak jak Izrael wtedy się cieszył, że jego Józef żyje. Wir haben hier im ersten Buch Mose ein wunderbares Buch vor uns. Pierwsza Księga Mojżeszowa to cudowna księga, którą właśnie mamy przed sobą. In vielen Sprachen heißt das Buch Genesis oder das Buch der Anfänge. W wielu językach jest nazwana ta księga księgą Genesis, czyli księgą początków. Und im ersten Buch Mose werden uns ganz, ganz viele Bilder von Anfängen gezeigt. I w tej księdze jest nam bardzo wiele obrazów przedstawionych, gdzie jest wiele różnych początków. Die uns später in der Schrift tiefer erklärt werden. I te początki później w biegu pisma, czy później w Biblii są nam wyjaśniane. Und was ist wichtiger als der Anfang, den wir in Jesus Christus haben dürfen? A co jest ważniejsze niż początek, który możemy mieć w Jezusie Chrystusie? Wir kriegen selbst den Eindruck, dass der Herr Jesus uns mehrfach vorgestellt wird in dem ersten Buch Mose. I można mieć takie wrażenie, że Pan Jezus wielokrotnie jest nam przedstawiony w tej księdze.
Ich habe von einem Bruder gelernt, der sagt, es gibt 7-mal verschiedene Bilder des Herrn Jesus im ersten Buch Mose. Jeden brat kiedyś nauczył mnie, czy powiedział mi to, że jest 7 obrazów Pana Jezusa w pierwszej księdze Mojżeszowej. Ich nenne mal diese 7 Bilder. I wymienię je tylko. Und wir kennen die alle. I każdy z nas je zna. Aber wenn die uns so nebeneinander gestellt werden, zeigen uns die Brillanz des Wortes Gottes. Ale gdy zestawimy je obok siebie, to pokażą nam one pełny obraz wspaniałości Słowa Bożego, die uns gerade in dem Herrn Jesus gezeigt werden, które są właśnie pokazane w Panu Jezusie. Das erste Vorbild ist Adam. Pierwszym obrazem jest Adam. Und Adam ist der über diese Erde herrschen sollte. Adam był tym, czy jest tym, który miał panować nad tą ziemią. Der jedem Tier einen Namen gegeben hat. Który każdemu zwierzęciu dał nazwę czy imię. Nazwał każde zwierzę. Und dem auch eine Frau gegeben worden ist. I Adamowi została dana także żona. Und diese Frau wurde aus seiner Seite genommen. I ta żona była wzięta z jego boku. Das zweite Bild ist das Bild von Seth und von Abel. Drugi obraz to obraz Seth i Abel. Abel wurde von seinem Bruder ermordet. Abel został zamordowany przez swojego brata. Und wie aus der Auferstehung wird die Linie des Segens in Seth vorgesetzt. I tak jak w zmartwychwstaniu, ta linia błogosławieństwa jest dalej przedstawiona właśnie w Secie. Ein äußerst brillantes Doppelbild. To jest jakby podwójnie świadczący cudowny obraz. Durch den Tod in die Auferstehung. Przez śmierć do zmartwychwstania. Das dritte Bild ist in Noah beschrieben. Trzeci obraz opisany jest Noem. Er brachte sein Haus durch die Flut hindurch, durch das Gericht hindurch. On przeprowadził swój dom przez potop. Und letztendlich wird auf eine neue Erde gesetzt. I koniec końców jest postawiony na nowej ziemi. Das wird der Herr einmal tun mit seinem Überrest, mit dem Überrest Israels. To kiedyś Pan uczyni w przyszłości, Pan uczyni z tą resztką Izraela. Und dann haben wir diese 4 Bilder der Patriarchen. Erster ist Abraham. I potem mamy 4 obrazy patriarchów. Pierwszym z nich jest Abraham, der herausgerufen worden ist aus Ur in Chaldea. Który jest wywołany z Ur Chaldejskiego. Dieses Gefäß war, wo Gott seine Ratschlüsse drin verwirklicht hat. On był tym naczyniem, w którym Bóg urzeczywistnił swoje postanowienia. Und in Isaak wird uns dieses herrliche Bild der Sohnschaft des Herrn Jesus gezeigt. W Izaaku przedstawiony jest cudowny obraz synostwa. Er, der als Sohn der Verheißung geopfert werden sollte. On, jako ten syn obietnicy, który miał być ofiarowany. Und der, den Abraham bekam gleichsam durch die Auferstehung zurück. I którego Abraham otrzymał jakby przez zmartwychwstanie z powrotem. Und dem eine Braut zugefügt wurde aus den Nationen. I potem została do niego, czy została dana, czy dano mu żonę z narodów. Und dann haben wir noch Jakob als Bild von dem Herrn Jesus. I potem jeszcze mamy obraz Jakuba. Er musste in die Knechtschaft gehen, um sich diese Frau Lea zu erwerben. On musiał iść w tą niewolę, aby zdobyć żonę. Gleichsam nicht mehr aus Israel eine Braut, sondern aus den Völkern eine Braut. I znowu nie żonę z Izraela, ale z narodów. Und dann dieses herrliche 7. Bild in Josef. I ten 7. wspaniały obraz w Józefie. Als Erfüllung von dem, was der Herr Jesus selbst den Emmaus-Jüngern gesagt hatte. Jako wypełnienie tego, co sam Pan Jezus powiedział tym uczniom idącym do Emmaus. Dass er durch Leiden gehen sollte. Że on będzie musiał iść, przejść przez cierpienia. Ja, durch Leiden zur Herrlichkeit. Przez cierpienia do chwały. Gerade Josef nimmt sehr viel Kapitel ein in dem ersten Buch Mose. I właśnie to Józef jest tym, który zajmuje wiele rozdziałów w pierwszej księdze Mojżeszowej. Und schon ganz früh in der Christenheit hat man gesehen, dass Josef ein einzigartiges Bild von Christus ist. I już bardzo wcześnie chrześcijaństwo zauważyło, że Józef jest tym jedynym w swoim rodzaju obrazem na Pana Jezusa. Und doch ist es nicht einfach, das aus dem Neuen Testament zu beweisen.
A jednak nie jest to proste, by udowodnić to twierdzenie z Nowego Testamentu. Eigentlich sehen wir das nur in der Predigt von Stephanus. I w zasadzie można to tylko zobaczyć w tym kazaniu czy głoszeniu z Szczepana. Ansonsten kommt Josef fast nicht vor. Poza tym praktycznie Józef nie występuje w Nowym Testamencie. Wir sehen ihn nur noch in Hebräer 11. Jeszcze raz możemy go znaleźć w Hebrajczyków 11. Dass er Vorsorge traf für seine Gebeine. Że on zadbał o swoje kości. Er sah dieses herrliche Ziel vor Augen. Bo on miał ten cudowny cel przed swoimi oczami. Das ist dieser Josef, von dem wir hier gelesen haben. I to jest właśnie ten Józef, o którym przeczytaliśmy. Und es ist eigentlich einzigartig, dass gerade die Patriarchen, die wir hier haben, die vier Patriarchen. I to jest też jedyne w swoim rodzaju, że tych czterech patriarchów, których tutaj mamy, wo ich gerade versucht habe zu zeichnen, dass sie ein Bild auf den Herrn Jesus sind. Gdzie właśnie próbowałem to przedstawić, że są obrazem na Pana Jezusa. Dass sie genau parallel auch ein Bild für uns sind. Że oni równolegle są obrazem też i na nas. Als Gläubige sind wir auch herausgerufene. Jako wierzący też jesteśmy wywołani. Und als solche wie ein Abraham es war. Tak właśnie jak wywołany był Abraham. Und wir wissen auch, dass wir Kinder der Verheißung sind, wie ein Isaak. I wiemy, że jesteśmy dziećmi obietnicy, tak jak Izaak. Und dass wir auch eigentlich unter der Zucht Gottes sind, wie ein Jakob, ein Fersenhalter. I jesteśmy też pod tym, pod tą karnością Bożą, tak jak Jakub, jako ten, który trzymał piętę. Und wie hoch ist das Vorbild in Josef? A jakże wielki jest ten przykład w Józefie. Alles, was er tat, gelang. Wszystko, co on czynił, to się wiodło. Wir lesen das immer wieder, als er in Ägypten war. I to możemy ciągle widać, czy to jest widoczne, gdy był w Egipcie. Und wir sind beeindruckt davon, wie uns die Schrift diesen Josef vorstellt. I z pewnością robi to na nas wrażenie, jak to Pismo przedstawia nam Józefa. Denn gerade dieser Josef war ja dann der Erstgeborene der Rahel. Józef był tym pierworodnym, którego urodziła Rachel. Vielleicht schauen wir einmal in das 30. Kapitel von 1. Mose. Otwórzmy 30. rozdział 1. Mojżeszowej. Da steht dieser beeindruckende Satz in 1. Mose 30, Vers 22. Und Gott gedachte an Rachel. 22. wiersz. Wspomniał też Bóg na Rachelę. Das ist ein sehr beachtlicher Vers. To jest bardzo znamienny wiersz. Denn hier steht, dass wirklich Gott an diese Frau gedachte. Bo tu dosłownie jest napisane, że Bóg wspomniał o niej, o tej kobiecie. Es ist sehr wertvoll, das einmal in der Schrift zu studieren. Jest to cennym, gdybyśmy to właśnie przestudiowali w Biblii. Dass Gott tatsächlich dieser einen Frau Rahel gedachte. I tu jest dosłownie, chodzi o tą konkretnie jedyną kobietę. Und wir wissen, was vorher passiert war. A wiemy, co się wcześniej stało. Ihre Schwester Lea kriegte Kinder. Jej siostra Lea miała dzieci. Dann waren die Mägde da, die kriegten auch Kinder. Te służebnice też miały dzieci. Und Rahel war total enttäuscht. I Rachela była całkowicie rozczarowana. Vielleicht bist du auch total enttäuscht von deinem Leben. Może ty jesteś też całkowicie rozczarowany czy rozczarowana swoim życiem. Wir haben das im Lied gesungen, dass wir uns in diesem Elend befinden. W tej pieśni też to mogliśmy wyrażać, że znajdujemy się w tej biedzie. Und dann kommt plötzlich die Barmherzigkeit Gottes. I nagle przychodzi miłosierdzie Boże dla nas. Und dann wird dieser Josef geboren. I rodzi się ten Józef. Und in Vers 24 in 1. Mose 30 sagt gerade die Rahel: Der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. I 24. wiersz mówi jeszcze i nazwała go Józef, mówiąc: Oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna. Das ist die Bedeutung des Namens Josef. Takie jest znaczenie też słowa tego imienia Józef. Und wir haben sogar in unserer Bibel eine Anmerkung, die Erklärung von Josef noch weiter angibt. W naszej Biblii, w niemieckiej Biblii mamy wyjaśnienie co do tego imienia jeszcze dodatkowe. Und da steht einerseits er füge hinzu. I z jednej strony znaczy to niech on doda. Oder er nimmt weg. Albo on zabierze. Da sagt man, das passt überhaupt nicht zusammen. I można by powiedzieć,
te dwa wyrażenia zupełnie do siebie nie pasują. Aber das ist das Schöne, wenn die hebräische Sprache uns im ersten Buch Mose gezeigt wird. Ale to jest właśnie piękne, gdy hebrajski w pierwszej Mojżeszowej właśnie to nam pokazuje. In der Bedeutung Josef ist eine Doppelbedeutung drin. Że w tym imieniu Józef, to imię Józef ma podwójne znaczenie. Einerseits wegnehmen, andererseits hinzufügen. Z jednej strony coś zabrać, a z drugiej strony coś dodać. Und das ist einzigartig. I to jest coś jedynego w swoim rodzaju. Das ist das, was gerade passiert in dem Leben eines Josefs. I to jest właśnie to, co ma miejsce w życiu Józefa. Die Rahel dachte, sie dürfte noch einen weiteren Sohn kriegen. Rachela myślała o tym, by mieć jeszcze jednego syna. Das war ihr Verlangen. To było jej życzenie. Und was haben wir oft für menschliches Verlangen? A jak często my mamy takie ludzkie życzenia? Und wenn wir ehrlich sind, dann fordern wir das sogar von Gott oft ab. I jakbyśmy byli wobec siebie szczerzy, to wręcz żądamy tego od Boga. Und Gott gibt sogar dieses Verlangen. I bywa, że Bóg spełnia nam te nasze żądania. Aber er tut das auf eine so beeindruckende Weise, dass er die Rahel wegnimmt beim Geburt des Benjamin. Ale Bóg czyni to w tak szczególny sposób, że daje jej syna, ale jednocześnie ją zabiera. Aber dieser Josef, als er geboren wurde, gibt eine Veränderung auch im Leben seines Vaters. Ale ten Józef, gdy on się narodził, to on spowodował zmianę w życiu swojego ojca. Da war auf einmal Hoffnung da. Nagle pojawiła się u niego nadzieja. Und ich denke, wir dürfen so die Bibel lesen. I myślę, że możemy tak czytać Biblię. Denn in der Zeit, als der Josef geboren wurde, bo w czasie, gdy Józef się narodził, da war dieser Jakob in Haran. To Jakub był w Haranie. Da war er in der Familie seines Schwiegervaters. Był pośród rodziny swojego teścia. Und auf einmal wurde er wach. I nagle on jakby obudził się. Das ist ja bei uns auch schon mal so. I często nam u nas też tak bywa. Hier war Jakob 21 Jahre im Hause seines Schwiegervaters. Tutaj Jakub 21 lat był w domu swojego teścia. Und was steht im 25. Vers in Kapitel 30? I co mamy napisane w 25. wierszu 30 rozdziału? Jakob spricht zu Laban: Entlass mich, dass ich an meinen Ort in mein Land ziehe. Rzekł Jakub do Labana: Zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Auf einmal ist da Aufbruchstimmung. Nagle jakiś przełom. Das ist einzigartig. To jest jedyne w swoim rodzaju. Wenn dieser Josef auf die Bildfläche erscheint, auf der Bildfläche erscheint, gdy ten Józef pojawia się na tej ziemi, dann wird der Jakob wach. Wtedy Jakub obudził się. Dann denkt er an Kanaan zurück. Wtedy zaczął myśleć o Kanaanie. Wie dankbar dürfen wir sein, dass uns so das Wort Gottes diesen Josef einführt. Jakże wdzięczni możemy być, że właśnie w ten sposób wprowadzony jest Józef. Ich gewinne den Eindruck, dass das dieselbe Botschaft für uns heute ist. I ja mam takie wrażenie, że to poselstwo jest takie samo dla nas. Wenn wir über unseren Josef sprechen, jeśli my będziemy mówili każdy o swoim Józefie, dann sollen wir Aufbruchstimmung haben. To powinien być pewien taki przełom w nas. Dann sollen wir uns sehnen nach diesem Land. Powinniśmy zacząć tęsknić za tym krajem. Der Jakob, der war weit weg von zu Hause. Jakub był bardzo daleko od swojego domu. Auf der einen Seite war er auf der Flucht. Z jednej strony był w ucieczce. Auf der anderen Seite waren es die Pläne Gottes. A z drugiej strony były to plany Boże. Und es war immer noch Jakob. I ciągle tyczyło to Jakuba. Jakob heißt Fersenhalter, Überlister. Jakub to znaczy ten, który trzyma piętę, ten, który jest chytry. Der hat es immer geschafft, auf seine Weise durchs Leben zu kommen. On zawsze potrafił, czy dawał radę w jakiś swój sposób pokrętnie iść przez swoje życie i mu się to w pewnym sensie wiodło. Und tatsächlich ist Jakob aufgebrochen, als Josef geboren wurde. I faktycznie ten Jakub jakby złamał czy przełamał się, gdy urodził się mój Józef. Vielleicht dürfen wir uns heute auch zurufen. Lass uns aufbrechen. Może i my dzisiaj też możemy sami do siebie zawołać: przełamymy się. Und wirklich ins Land zu gehen. Chciejmy iść do tego kraju. Und jetzt springen wir auf einmal in das Kapitel 37 hinein. I teraz nagle przeskakujemy do tego 37 rozdziału. Und da steht: Jakob wohnte in dem Land.
I czytamy, Jakub mieszkał w ziemi. Das ist ein ganz herrlicher Ausdruck. Cudowne wyrażenie to jest. Denn gerade dieser Ausdruck des Wohnens wird als Glaubensstab im Hebräerbrief genannt. Bo właśnie to miejsce mieszkania jest wymienione w liście do Hebrajczyków. Das ist Hebräer 11, Vers 9. 11 rozdział, 9 wiersz. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Er wohnte in Zelten zusammen der Abraham mit Isaak und Jakob. On mieszkał w namiotach Abraham razem z Izaakiem i Jakubem. Das ist ein gewaltiges Vorrecht. To jest wielki przywilej. Wisst ihr, wo er da wohnte? Wiecie, gdzie mieszkał? Wir haben das im letzten Vers gelesen, im Vers 14. W ostatnim wierszu to czytaliśmy, w 14 wiersz, który 37. Da lesen wir so schnell drüber weg. Das überlesen wir so schnell. To bardzo często przeoczamy to. In Vers 14 am Ende steht, dass Josef gesandt wird aus dem Tal von Hebron. Wyprawił go z doliny Hebronu. Und Hebron heißt in unsere Sprache übersetzt Gemeinschaft. Hebron, tłumacząc na nasz język, znaczy społeczność. Da lebte ein Josef und ein Jakob. Tam mieszkali Józef i Jakub. Und trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage. A jednak ciągle stawiam sobie pytanie. Wie kommt aus so einem Überlister, so einem Fersenhalter Jakob? Jak z takiego chytrego człowieka, z takiego trzymającego za piętę Jakuba, so ein lieblicher Sohn Josef hervor. Jak jemu z niego rodzi się taki miły syn Józef. Ihr versteht mich hoffentlich richtig. Mam nadzieję, że dobrze jestem zrozumiany. Ich sehe mich immer wieder im Jakob. Bo ja sam siebie zawsze widzę jako w tym Jakubie. Immer wieder links und rechts. Ciągle na nowo takie kombinowanie, na lewo, na prawo, jakieś próby ciągłe. Wir sind immer nicht das, was wir eigentlich sein sollten. I ciągle nie jesteśmy, czy nie jestem tym, kim powinienem być, czy powinniśmy być. Vielleicht bist du da anders. Być może ktoś z was jest inny. Dann preise Gott dafür. To możesz za to Boga sławić. Aber wenn ich in mein Leben schaue, geht's doch immer etwas links und rechts. Ale jak spoglądam swoje życie, to ciągle takie jakby miotanie się na lewo i na prawo. Wie kann so ein Josef da hervorkommen? Jak z takiego kogoś może przyjść taki Józef? Wer liebt nicht diesen Josef? Kto nie miłuje tego Józefa? Komu on nie jest miły? Wie oft haben wir die Geschichte schon gelesen und uns einfach erfreut an dem Josef? Jakże często czytaliśmy tą historię Józefa? Jakże często ona nas radowała? Die kennen wir doch alle, die Geschichte. Przecież wszyscy ją znamy. Aber wenn wir Eltern sind, fragen wir uns, wie kann das sein, dass so ein Josef da geboren wird? Ale jak już jesteśmy rodzicami, to możemy, to stawiamy sobie pytanie, jak to możliwe, że taki Józef wyszedł właśnie z Jakuba? Aber ein Bruder hat mir mal die Augen geöffnet dafür. Jeden z braci kiedyś otworzył mi oczy na to. Denn in der Bibel sind ja die Geschichten, die Buchstaben hintereinander geschrieben. W Biblii te historie opisane są jak gdyby według liter alfabetu. Wir haben nur hintereinander alle Wörter angereiht. My jakby przytoczyliśmy tylko jedno po drugim te słowa. Und trotzdem sind die Geschichten überlappend. A jednak te historie jak gdyby jedna na drugą się nakładają. Wir sehen das ganz oft in der Bibel, dass Ereignisse vorgenannt werden und dann zurückgehen. Bardzo często jak czytamy Biblię, to widzimy, że te historie są wspomniane, a potem jest kolejna historia, czyli jest jakby dalej coś innego opowiadane. Gerade als junge Männer haben wir uns immer überlegt, wie kann das sein, dass der Herr Jesus mal vorher, mal hinterher was getan hat. Jako młodzi, gdy czytaliśmy Ewangelię, to się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, że Pan Jezus opisany jest nagle, że coś uczynił, a potem coś wcześniej uczynił, że te historie są tak... Was kam jetzt zeitlich wirklich zuerst? I zastanawialiśmy się chronologicznie, co było faktycznie najpierw. Und wenn wir die Evangelien vergleichen, werden wir manchmal verwirrt. I jak sobie zaczniemy porównywać Ewangelię, te historie z Ewangelii, to czasami skołuje nas to. Aber je älter man wird, umso größer staunt man über diese Ausführung der Bibel.
Ale im się jest starszym, im więcej się tym zajmuje, to tym bardziej człowiek jest zadziwiony nad tym sposobem właśnie, jak Biblia to przedstawia. Und das scheint auch die Lösung für Josef zu sein. I wydaje się właśnie, że to samo rozwiązanie można, to, ten sam wzór można przyłożyć do Józefa. Und das steht in Kapitel 35. I to mamy w rozdziale 35. In Kapitel 35 steht die Beerdigung von Isaak. 35. rozdział mamy pogrzeb czy śmierć Izaaka. Vielleicht lesen wir mal die letzten Verse in Kapitel 35, 27-29. Przeczytajmy te wiersze 27. Potem przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba, to jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izak jako gość. A Izak miał 180 lat. Potem Izak opadł sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich, sędziwy i syty dni, a pochowali go synowie jego, Ezaw i Jakub. Worauf will ich hinaus? Co chcę powiedzieć? Jakob, Esau und Jakob sind zusammen am Grab Isaaks. Ezaw i Jakub są razem tymi, którzy go chowają. Und Isaak stirbt mit 180 Jahren. Isaak ma 180 lat, gdy umiera. Wisst ihr, wie alt zu dem Zeitpunkt der Josef war? Wiecie, ile lat miał w tym czasie Józef? Das ist nicht ganz einfach zu berechnen, man kann das aber berechnen. Nie jest to takie łatwe, ale da się policzyć. Der war schon über 30 Jahre alt. Miał ponad 30 lat wtedy. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, Kapitel 35, war Josef in Ägypten. To oznacza, że w tym czasie, 35 rozdział, Józef już był dawno w Egipcie. Wir müssen ein bisschen rechnen. Musimy po prostu to policzyć. Aber das können wir hoffentlich. A myślę, że każdy z nas potrafi. Und das bedeutet, dass eigentlich der Josef aufgewachsen ist bei Isaak. I to znaczy, że Józef wychował się przy Izaaku. Also Josef hat die Zeit in seiner Kindheit mit seinem Großvater verbracht. Więc Józef swoje dzieciństwo spędził też ze swoim dziadkiem. Und Isaak hatte einen deutlich anderen Charakter als Jakob. A Isaak miał całkiem inny charakter niż Jakub. Vielleicht ist das eine Ermahnung an uns Großväter. Może to jest takie słowo napomnienia dla nas, dziadków. Dass wir mit unseren Enkelkindern letztendlich über die geistlichen Dinge sprechen. Abyśmy z naszymi wnukami koniec końców rozmawiali o tych duchowych sprawach. Also du hast eine Aufgabe. A więc ma każdy z nas, dziadków czy babć, ma zadanie. Gerade Eltern müssen ihre Kinder erziehen. Rodzice muszą wychować swoje dzieci. Und das ist nicht ganz einfach. I nie jest to łatwe. Aber Großeltern dürfen auch ihre Enkelkinder nähren. Ale dziadkowie mogą swoje wnuki też karmić. Und so wuchs ein Josef in diesen Zelten auf mit seinem Vater Jakob und seinem Großvater Isaak. I właśnie Józef rósł w tych namiotach ze swoim ojcem Jakubem i ze swoim dziadkiem Izaakiem. Und er wohnte dort in dem Land als Fremder. I mieszkał w tym kraju jako obcy. Und ich will zurück in 1. Mose 37. Wracając do naszego rozdziału 37. In diesem herrlichen Land Kanaan. Cudowny kraj Kanaan. Der Isaak hat das Land Kanaan wahrscheinlich nie verlassen. Prawdopodobnie Izaak nigdy nie opuścił tej ziemi kananejskiej. Abraham kam dahin. Abraham przybył tu. Und es dauerte nicht lange, war er schon in Ägypten. I nie trwało długo, gdy poszedł do Egiptu. Aber Isaak hat dieses Land nicht verlassen. Ale Isaak nie opuścił tej ziemi. Und wir wissen, dass der Jakob auch sehr schnell aus dem Lande herausgezogen war. I wiemy, że Jakub relatywnie też szybko wyszedł z tej ziemi. Und dann auf einmal kommt in Vers 2 ein ganz interessantes Wort. I w drugim wierszu mamy bardzo ciekawe zdanie. Da steht, dies ist die Geschichte Jakobs. Oto dzieje rodu Jakuba. Das hat schon viele Fragen aufgeworfen. I to zdanie wywołało już wiele pytań. Denn
In den nächsten Kapiteln wird fast Jakob gar nicht mehr genannt. Bo w kolejnych rozdziałach praktycznie nie ma słowa o Jakubie. Ist das ein Fehler dann in der Schrift? Czy tu jest jakiś błąd w piśmie? Wir gewinnen den Eindruck, dass gerade in unseren Kindern unsere Geschichte geschrieben wird. Można odnieść wrażenie, że w naszych dzieciach można oglądać naszą historię. Das Ergebnis vom Jakob wird jetzt entfaltet. Ten rezultat Jakuba, jeśli to można tak określić, jest teraz rozwijany. Und hier wird der Name Jakob benutzt. I tutaj jest użyte to imię Jakub. Es ist äußerst schön, in der ganzen Schrift nachzuschauen. To jest coś pięknego, by sprawdzić w całej Biblii. Und zwar zu sehen, wann Gott den Ausdruck Israel und wann Gott den Ausdruck Jakob benutzt. Kiedy Bóg używa imienia Jakub, a kiedy Bóg używa imienia Izrael. Und es ist äußerst schön zu sehen, dass da eine Handschrift hinter ist. I to jest coś pięknego, gdy zobaczymy, że tu jest takie, że tu jest pismo. Mir ist das einmal aufgefallen im Psalm 146. Kiedyś zauważyłem w psalmie 146. Dieser Halleluja-Psalm. To jest jeden z tych psalmów Alleluja. Der steht in Vers 5. Glückselig der, dessen Hilfe der Gott Jakobs, dessen Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott ist. 146, psalm 5 wiersz. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Das ist wirklich eine Hilfe des Gottes Jakobs, dieses Überlisters. To jest właśnie ta pomoc tego Boga Jakuba, tego Jakuba, który był chytry. Ich glaube, wir kriegen dadurch alle Mut. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy pokrzepieni tym. Denn genau danach steht in Vers 6, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Wahrheit hält auf ewig. Bo szósty wiersz dalej, on uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki, albo w nim jest prawda na wieki. Das würden wir doch nie mit dem Jakob in Verbindung setzen. I tego nigdy byśmy nie połączyli z Jakubem. Das ist doch dieser Israel, dieser neue Name. To jest ten Izrael, to nowe imię. Das bedeutet Fürst Gottes oder Kämpfer Gottes. To oznacza Książę Boży albo ten, który walczy, Boży, wojownik Boży. Aber lass uns mal Psalm 146 weiterlesen. Ale przeczytajmy dalej 146 psalm. Lies mal ab Vers 7 bis zum Schluss. Od 7 wiersza. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza jeńców, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przechodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim w Syjonie po wszystkie pokolenia. Alleluja. Ist das nicht herrlich zu sehen? Czyż to nie jest cudowne, by to zobaczyć? Wir können uns doch alle wiederfinden in den Versen 7, 8 und 9. Możemy się wszyscy tutaj znaleźć w tych wierszach 7, 8, 9. Diese Hilfe kommt von dem Gott Jakobs. Ta pomoc przychodzi od Boga Jakuba. Jetzt kommt die ganze Geschichte Jakobs zum Vorschein. Teraz mamy całą historię Jakuba. Und es ist äußerst beeindruckend, wie viel Kapitel der Heilige Geist uns über diese Geschichte Jakobs mitteilt. I to jest też godne zastanowienia się, w jak wielu rozdziałach Duch Święty przedstawia nam tą historię. Wir wissen, dass der letzte Vers in 1. Mose endet, dass gerade auch Josef stirbt. I ostatni wiersz pierwszej Mojżeszowej czytamy, że Józef umarł. Er wird 110 Jahre alt und man legt ihn in eine Lade in Ägypten. Mając 110 lat i zabalsamowano go i włożono do trumny w Egipcie. Wir würden ja fast gemeint haben, dieser Josef muss doch enden in so einer Pyramide. I powiedzielibyśmy, ten wielki Józef powinien być złożony w jakiejś piramidzie. Aber was wir hier lesen ist, seine Gebeine werden in eine Lade gelegt. Ale to, co czytamy, to właśnie został pochowany w takiej trumnie. Und das ist derselbe Ausdruck wie die Bundeslade in 2. Mose. I to jest to samo wyrażenie tutaj użyte, co mamy skrzynią przymierza z drugiej Mojżeszowej. Und das ist so beeindruckend, dass das als große Glaubenstat von Josef gesagt wird. I to jest przedstawione jako wielki czyn wiary Józefa.
In Hebräer 11 wird die Glaubenstat Josefs ernannt, die er getan hat. I w 11 rozdziale Hebrajczyków jest to nazwane wielkim czynem wiary. In Hebräer 11, Vers 22, durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. 22 wiersz. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Das kann uns Mut machen. To może dodać nam odwagi. Denn dieses Bild des Josefs als unserem Herrn Jesus, bo ten obraz Józefa na naszego Pana Jezusa, den dürfen wir bis heute wie in einer Lade als Gestorbenen immer wieder bei uns haben. Bo możemy go mieć jako ten obraz tego umarłego, który jest w tej trumnie. Das ist die Geschichte Jakobs. Taka jest historia Jakuba. Und wenn wir das übertragen dürfen auf das, was unseren Herrn Jesus betrifft, jeśli możemy przenieść to na to, co dotyczy naszego Pana Jezusa, dann ist das eigentlich genauso. To jest to zawsze tak samo. Wir reden heute über das Land Israel. Mówi się dzisiaj dużo o Izraelu, o kraju, państwie Izrael. Oder die Geschichte Israels. Albo mówi się o historii Izraela. Aber das eigentliche Zentrum des Landes und der Geschichte Israels ist Christus. Ale w zasadzie tym centrum i punktem centralnym tej historii Izraela jest Chrystus. So ist es genauso in der Geschichte Jakobs, der eigentliche Gegenstand ist Josef. I dokładnie tak samo jest w historii Jakuba, tym przedmiotem centralnym życia Jakuba jest Jakub, jest Józef. Das ist dieser Josef, 17 Jahre alt. To jest właśnie ten Józef, który ma 17 lat. Das ist wie ein Stempel, der dort gesagt wird. To jest jak ta pieczęć, która tu jest położona. Viele von uns haben die 17 Jahre schon überschritten. Wielu z nas z pewnością już ma więcej niż 17 lat. Das ist das Alter der Entscheidungen. To jest ten wiek właśnie decyzji, podejmowania decyzji. Ich selbst bin ja momentan als Lehrer an einer Schule tätig. Ja w tej chwili pracuję jako nauczyciel w szkole. Und da sind gerade die Schüler sind 16, 17 Jahre alt. I właśnie mam takich uczniów w tym wieku, 16, 17 lat. Da werden Entscheidungen getroffen. I w tym wieku oni podejmują pierwsze decyzje, poważne decyzje. Und ich darf euch mal ein Beispiel sagen. Jeden przykład chciałbym wam powiedzieć. Wir haben immer jeden Morgen eine Andacht. W tej szkole, w której pracuję, codziennie rano mamy takie spotkanie przy Biblii. Und mir ist eine Klasse anvertraut mit 25 Schülern. I ja jestem wychowawcą klasy 25-osobowej. Dann müssen wir immer 25 Schüler für eine Stunde am Freitagmorgen unterrichten. I tych 25 ja w piątek rano, co piątek rano godzinę mam z nimi zajęcia. Und da haben wir Freiheit als Klassenlehrer. I to jest taka godzina wychowawcza, gdzie możemy, według naszego uznania, możemy tą lekcję prowadzić. Und ich benutze die Freiheit, um auf das Wort Gottes zu erklären. I ja często wykorzystuję tą godzinę, by z nimi rozważać, czy wyjaśniać im Słowo Boże. Da sitzen 25 Schüler. I siedzi 25 uczniów. 10 Jungs, 15 Mädchen. 10 chłopców, 15 dziewczyn. Und wir hatten eine besondere Situation. I mieliśmy kiedyś taką szczególną sytuację. Uns wurde als Lehrer vor diesem Freitag folgende Information gesagt. Pewnego tygodnia, przed piątkiem, dostaliśmy informację jako wszyscy nauczyciele. In der Nachbarstadt sollte eine christliche Schule gegründet werden. W sąsiednim mieście ma być otwarta szkoła chrześcijańska. Und zwar eine Grundschule, die erste Basisschule. I to ma być podstawówka. Und der Staat hat gesagt, ihr dürft das machen. I miasto powiedziało, dało pozwolenie na to otwarcie. Aber die eigentliche Stadt, wo die lebten, die haben gesagt, das wollen wir nicht. Ale w zasadzie urząd miejski czy decydenci powiedzieli, że w zasadzie nie chcemy tego. So haben die Geschwister in Containern die erste Klasse gestartet. I wierzący z tego miasta tą pierwszą klasę zestawili kontenery i otworzyli tą szkołę w tych kontenerach. Und dann kommt die zweite Klasse auch in Containern. Druga klasa też zaczęła uczyć się w kontenerach. Und dann hat man die ganze Stadt noch mal eingeladen. I zaproszono tą radę miasta. Viele sind nicht gekommen. Wielu z nich nie przyszło. Aber dann wurde in der Stadt
nochmal eine Entscheidung gefragt. Ale jeszcze raz zapytano Rady Miejskiej, ob jetzt diese Schule genehmigt würde. Czy teraz ta szkoła, czy ponowne zapytanie, czy może mogą dostać pozwolenie na tą szkołę? Das waren dieselben Politiker da. I byli to ci sami politycy, których wcześniej pytano. Die zwei Jahre vorher gesagt haben, das wollen wir nicht. I którzy ta Rada Miejska dwa lata wcześniej powiedziała, że nie, nie chcemy takiej szkoły. Da kam eine Abstimmung. I było głosowanie. Und über 50% haben gesagt, wir wollen die Schule haben. I ponad 50% z nich powiedziało, tak, chcemy taką szkołę. Das ist eine Gebetserhöhung. I to po prostu odebraliśmy to jako wysłuchanie naszych modlitw. Die war nicht zu erwarten. I nie było żadnych podstaw, by tego się spodziewać. Als Lehrer haben wir uns alle gefreut darüber. Jako nauczyciele wszyscy się z naszej szkoły się cieszyliśmy z tego. Dann sagte ein anderer Lehrer. I inny nauczyciel powiedział. Jetzt muss ich euch was Trauriges auch noch sagen. To muszę wam teraz powiedzieć też pewną smutną rzecz. In Nigeria, in Afrika, sind die letzte Nacht 200 Schüler als Geiseln genommen worden. Ubiegłej nocy w Nigerii 200 uczniów pochwycono jako niewolników. Und das waren auch gläubige Kinder. Oder Kinder aus gläubigen Elternhaus. I wśród nich było też wiele dzieci z domów wierzących. Eine große Freude, eine große Not. Wielka radość i w tym samym czasie wielki smutek. Mit dieser Information ging ich in meine Klasse rein mit 25 Schülern. I mając tę informację, poszedłem w piątek rano na tą godzinę wychowawczą z moją klasą. Wir haben eine Andacht gemacht. I mieliśmy tą godzinę. Und da waren diese 17 Jahre alten Schüler. I właśnie byli tam ci uczniowie 17-letni. Und dann habe ich das erste Mal das gemacht, was ich nie vorher gemacht habe. I po raz pierwszy z nimi zrobiłem to, czego wcześniej nigdy nie robiłem. Nachdem wir diese beiden Informationen verteilt hatten, ausgeteilt hatten. Gdy podałem im tą informację, gdy im powiedziałem o tych dwóch informacjach. Die große Freude über die Genehmigung. Pierwsza informacja, ta radosna informacja, że będzie otwarta nowa szkoła. Die große Not der Geiseln, Kinder in Afrika. I druga informacja o tych dzieciach z Afryki. Habe ich gesagt, lass uns alle mal zusammen beten dafür. I powiedziałem do nich, pomódlmy się wszyscy za tą sprawą. Alle sind aufgestanden. Wszyscy wstali. Und ich habe die Augen geschlossen. I ja zamknąłem oczy. Ich habe gesagt, als letzter bete ich. Powiedziałem, jako ostatni ja się pomodlę. Die Minuten danach werde ich nie vergessen. I tych minut, które wydarzyły się po tych słowach, nigdy nie zapomnę. Alle Kinder haben gedankt und gebetet für diese Situation. Wszystkie dzieci, jeden po jednym, pomodlili się i podziękowali i pomodlili się za tymi sytuacjami, tymi zdarzeniami. Das sind Entscheidungen im Herzen, die getroffen werden. To są decyzje, które dzieją się w sercach. Teilweise so zu Herzen gehende Formulierungen, dass mich das heute noch bewegt. I to były takie sformułowania padały z ust tych dzieci, że do dzisiaj mnie to porusza w moim sercu. Und zwar immer wieder unterschiedliche Formulierungen im Gebet. I ciągle była to modlitwa o to samo, ale każda modlitwa była inna. Bist du auch so 17 Jahre alt? Czy masz może też 17 lat? Das sind Entscheidungen. To jest właśnie czas decyzji. Es wird nicht umsonst gesagt, dass hier Josef 17 Jahre alt ist. Bo to nie daremnie jest napisane tutaj, że Józef właśnie miał 17 lat. Und was macht er? I co on zrobił? Er weidet die Herde mit seinen Brüdern. Pasał trzodę z braćmi swymi. Was soll uns das sagen? Co ma nam to do powiedzenia? Er ergriff den Beruf seines Vaters. On wstąpił, czy wziął zawód swojego ojca. Und wir gewinnen den Eindruck, dass der Herr ganz viele Hirten hatte. Możemy mieć taki obraz, że Pan miał wielu pasterzy. Weil gerade Hirten viel an der Herde lernen können. Bo właśnie pasterze, pasąc trzodę, wiele mogą się nauczyć. So wie wir das von dem Herrn Jesus selbst aus Johannes 10 wissen. Ich bin der gute Hirte. Tak jak i o Panu możemy się tego nauczyć z Ewangelii Jana 10 rozdział. Ja jestem dobrym pasterzem. Wir sehen hier schon diesen feinen Hinweis auf den Herrn Jesus. I już tutaj możemy zobaczyć ten
taki delikatny czy taki wspaniały przykład na Pana Jezusa. Aber hier steht auch mit seinen Brüdern. Ale tu jest jeszcze dodane ze swoimi braćmi. Er weidet die Herde mit seinen Brüdern. On pasł trzodę ze swoimi braćmi. Das sollen wir bis heute tun. To mamy czynić po dziś dzień. Auch der Apostel Petrus sagt das in seinem Brief. Również Piotr mówi to w swoim liście, dass wir ein Auge haben sollen auf die Herde. Że mamy mieć baczenie na trzodę. Wir lesen das in 1. Petrus 5, Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. 5. rozdział, 2. wiersz. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Da steht nicht hüte im Einzahl, sondern hütet und bei euch im Plural. Tutaj jest użyta liczba mnoga. Paście trzodę. Dwa razy liczba mnoga. Und wir kriegen den Eindruck, wir sind alle in diese Aufgabe gestellt. I można mieć odnieść wrażenie, że każdy z nas ma to zadanie. Da kann sich keiner entziehen. Tu żaden nie powie, nie, to nie dotyczy mnie. Sehen wir noch diese herrliche Herde? Czy widzimy jeszcze tą wspaniałą trzodę? Das ist nicht unsere Herde, sondern das ist seine Herde. To nie jest nasza trzoda, to jest jego trzoda. Und als solcher kam auch der Herr Jesus auf diese Erde hinab. I jako taki właśnie przyszedł Pan Jezus na tą ziemię. Er wurde da in diese Herde Israels hineingebracht. On wszedł w tą trzodę Izraela, izraelską, czyli jako Izrael, jako naród. Und wir kriegen den Eindruck, dass dieser Ausdruck Herde ein Bild ist von jedem einzelnen Gläubigen. A możemy też mieć takie wrażenie, że to słowo trzoda to jest obraz każdego z nas z osobna. Der Ausdruck steht nochmal in Vers 14, in dem letzten Vers, den wir gelesen haben. I to wyrażenie jest jeszcze raz napisane w tym 14 wierszu pierwszej Mojżeszowej, którą czytaliśmy jako ostatni wiersz. Er sollte nach dem Wohlergehen der Herde gucken. Bo on miał zobaczyć, co się dzieje z trzodą. Im Hebräischen steht ein Ausdruck, er sollte nach dem Frieden der Herde gucken. W języku hebrajskim to słowo dosłownie znaczy, miał zobaczyć na ten spokój, jaki ma trzoda. Ist der Friede in der Herde? Czy ta trzoda przebywa w pokoju? Czy jest jej dobrze? Das ist eine große Frage. To jest to wielkie pytanie. Aber er tut das mit seinen Brüdern. Ale on to czynił ze swoimi braćmi. Das ist ein gemeinsames Werk. To jest wspólne dzieło. Ich spring wieder in den Vers 14, wo gerade der Josef auch nach dem Wohlergehen seiner Brüder gucken sollte. I jeszcze raz wracając do 14 wiersza, Józef miał też zobaczyć, jak się wiedzie jego braciom. Da geht es, wenn ich das richtig sehe, sogar über die Führer des Volkes. I tutaj, jeśli dobrze to widzę, to chodzi o tych przywódców, o tych, którzy wiodą lud. Ist da Frieden unter den Brüdern? Czy jest pokój wśród braci? Ein ganz lieblicher Ausdruck. Bardzo miłe wyrażenie. Das geht nicht um Ordnung, sondern um Frieden. Tu nie chodzi o porządek, tylko o pokój. Das sagt auch gerade der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. I dokładnie to mówi też apostoł Paweł w 1. Koryntian. Aber ist nicht beeindruckend. Ich bin wieder zurück auf Vers 2. I wracając jeszcze do drugiego wiersza, dass er da als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas war. Że on jako chłopiec był z synami Bilhy i Silpy. Da liegt auch so ein versteckter Hinweis. Znowu mamy taką ukrytą wskazówkę. Das waren jeweils die Mägde der Frauen. To były te służebnice żon. Da war keine Freiheit, als der Herr Jesus auf dieser Erde war. Gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, to nie było tej wolności. Damals waren sie unter den Römern. Wtedy Żydzi byli pod panowaniem Rzymian. Von den anderen Brüdern wird überhaupt nichts gesagt. O tych innych braciach tutaj nie ma żadnej wzmianki. Sie waren dort als Knechte in dem Land Israel. Oni wtedy byli w kraju izraelskim, ale byli jako niewolnicy, jako słudzy. Und dann lesen wir, und er brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. I donosił ojcu o ich ihre üble Nachrede oder yeah. Von ihnen üble. Ihre üble Nachrede. W języku niemieckim jest, mamy co o nich złego mówiono, a w języku niemieckim jest co oni złego mówili. Also die Brüder sprechen böse über den Vater. A więc
Bracia mówili źle o ojcu. Und das sagte ein Josef dem Vater. I to Józef mówił swojemu ojcu. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Wir sagen in der Schule schon mal, der wäre ein Petzer gewesen. Mówi się w szkole, że jest tym donosicielem. Aber diesen Gedanken, den finden wir hier eigentlich nicht. Ale tutaj w zasadzie nie ma tej myśli. U nas niestety, z naszego tłumaczenia niestety jest. Wir sehen eher, dass Josef einen ganz anderen Charakter hatte. Tutaj raczej widzimy, że Józef miał całkiem inny charakter. Jakob sagt das in dem Segen an Josef in 1. Mose 49. Pierwsza Mojżeszowa 49, to Jakub właśnie mówi w tym błogosławieństwo, które wypowiada. Da steht im 26. Vers am Ende des Abgesonderten unter seinen Brüdern. My znowu mamy na ciemię poświęconego wśród braci swoich, a w niemieckim jest na jakby tego odłączonego od braci swoich. Das kann man auch als Nazir oder als Gekrönter übersetzen. To można też przetłumaczyć jako Nazyryjczyk albo jako ukoronowany. Der war getrennt von den anderen. On był odłączony od innych. Der Josef als 17-jähriger war getrennt von seinen Brüdern. Józef 17-letni był odłączony od swoich braci. Und die ganze Not, die bei seinen Brüdern ausbrach, i ta cała bieda, która wypłynęła wśród jego braci czy z jego braci, die sagte er seinem Vater. To właśnie o tym opowiadał swojemu ojcu. Eine gewaltige Harmonie zwischen Sohn und Vater. Tu jest wielka harmonia pomiędzy ojcem a synem. So wie wir auch mit der ganzen Not, die wir im Volke Gottes sehen, tak jak i my, gdy widzimy tą całą biedę w ludzie Bożym, zu unserem Vater gehen können. Z tym możemy iść do naszego ojca. Und dann lesen wir in Vers 3: Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne. I trzeci wiersz: Izrael kochał Józefa bardziej niż wszystkich swoich synów. Weil er der Sohn seines Alters war. Ponieważ urodził mu się na starość. Das war dieser eine Sohn, der im Alter geboren worden war. To był właśnie ten jeden syn, który mu się na starość narodził. Und vielleicht fällt uns das auf. I może zwrócimy uwagę na to. Hier steht nicht und Jakob liebte Josef mehr, sondern und Israel liebte Josef. Że tu nie jest napisane, a Jakub kochał Józefa, tylko Izrael kochał Józefa. Hier auf einmal benutzt der Heilige Geist diesen Fürsten. I tutaj nagle Duch Święty używa tego księcia. Diesen Kämpfer Gottes. Tego wojownika Bożego. Wo ein gerade ein Israel diesen wunderbaren Blick nach vorne haben durfte. Gdzie właśnie ten Izrael mógł mieć to spojrzenie naprzód. Und ich denke, das war gerade das, was wir heute Morgen in der ersten Stunde vor uns hatten. I myślę, że to było właśnie to, co dzisiaj w pierwszej godzinie rano mogliśmy przeżywać. Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Miłość ojca do swojego syna. Da waren noch ganz viele andere Söhne. Było jeszcze wielu innych synów. Aber sie waren dort als die, die den Josef hassten. Ale oni byli jako ci, którzy nienawidzili Józefa. Wir können das nicht verstehen. Nie potrafimy tego zrozumieć. Aber wir kriegen den Eindruck, dass diese Geschichte uns prophetisch einen Blick gibt. Ale możemy widzieć, że ta historia proroczo daje nam wejrzenie, dass wir diese liebliche Beziehung zwischen dem Vater und Sohn erkennen können. Gdzie możemy rozpoznać tą więź pomiędzy ojcem a synem. Und gerade der Vater, macht ihm ein langes Ärmelkleid. I właśnie ojciec uczynił mu tą długą szatę z rękawami. In der deutschen Anmerkung steht einen langen Leibrock. Ja. Suknię, taką długą suknię. Das ist das Kleidungsstück, was direkt auf dem Körper liegt. I to jest akurat jakby ta, można powiedzieć, bielizna, którą zakładamy od razu na ciało. Das kann auch mit tunika übersetzt werden. To można przetłumaczyć jako tunika. Und wir kriegen den Eindruck, dass gerade dieses Kleid ein Charakterzug ist für Josef. I można mieć wrażenie, że ta suknia jakby pokazuje ten charakter Józefa. Wir wissen, dass Josef verschiedene Kleider charakterisiert. Wiemy, że Józef charakteryzuje różne szaty. Nicht nur dieser lange Leibrock, sondern auch dieses Gewand beim Potiphar.
Nie tylko ta długa suknia, ale i również jeśli spojrzymy na historię z Potyfarem, aber auch das gewaltige Kleid, was von dem Pharao in 1. Mose 41 bekommt. Ale potem też widzimy jeszcze jedną szatę na Józefie, którą otrzymuje od faraona, gdy 41. rozdział, gdy został drugim po nim. Aber diese herrliche Tunika finden wir auch im Neuen Testament wieder. Ale tą pierwszą tunikę możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Und da steht auch gerade dieses Untergewand. I tam też jest to określenie szata spodnia, czy szata, na dzisiaj można by powiedzieć, ta bielizna. Wir lesen Johannes 19, Vers 23. Jana 19, 23. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Da finden wir wieder dieses edle Untergewand. Tu znowu mamy tą szlachetną bieliznę. Und zwar von oben bis unten durchweg gewebt. Od góry do dołu tkana cała. Hergestellt in einzigartiger Webart. Stworzona czy wyprodukowana w jedyny swego rodzaju sposób. Da war keine Naht drin. Nie było nici. Das war alles gleichmäßig. Nie było nic zszytego, tylko wszystko było równomierne. Wie das Leben des Herrn Jesus von der Geburt an bis zu seinem Tod einzigartig war. Tak jak życie Pana Jezusa od narodzin aż do śmierci było jedyne w swoim rodzaju. Keine Unebenheit. Nie było jakichś nierówności w tym życiu. Einfach nur herrlich für Gott. Tylko wspaniałe dla Boga. Und das sollte wird vorgeschattet auch bei Josef. I to rzucony jest na to cień też w przypadku Józefa. Gerade dieses Ärmelkleid wird auch von den Brüdern zerrissen später. I później właśnie ta suknia jest rozerwana przez jego braci. Und in das Blut eines Ziegenbockes getaucht. I umoczono ją w krwi kozła. Und damit der Vater mit List auch getäuscht. I chytrze oszukali swojego ojca. Dass er glaubte, dass der Josef gestorben sei. Że uwierzył w to, że Józef nie żyje. Wir gehen nicht mehr auf alle Verse ein, ich mach nur noch etwas zu dem Vers 4. Jeszcze tylko jedno słowo do czwartego wiersza. Da heißt es, als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht ihn zu grüßen. Czytamy tam, że bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego albo na pozdrowienie dla niego. Die Liebe des Vaters erzeugt den Hass der Söhne. Miłość ojca spowodowała nienawiść synów. So sind wir Menschen. Tacy jesteśmy ludzie. Und wir sind die, die letztendlich Christus auch gehasst haben. I my, koniec końców, jesteśmy tymi, którzy znienawidzili Chrystusa. Als der Herr Jesus kam und der Himmel sich öffnete, gdy Pan Jezus przyszedł i niebo się otworzyło, und die Stimme kam, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. I ten głos przyszedł z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Dann kam diese Spaltung unter das Volk. To wtedy nastąpiło to rozdwojenie w tym ludzie. Da kam dieser Hass nach vorne. I wtedy ta nienawiść uwypukliła się. Und dann vermochten sie in der Sprache von 1. Mose 37 ihn nicht mehr zu grüßen. I teraz używając tego języka z 37 rozdziału nie potrafili pozdrowić Pana. Auch hier steht in hebräischen ganz interessanter Ausdruck. I również tu w hebrajskim jest użyte ciekawe wyrażenie. Sie wagten nicht mehr Frieden zu sprechen. Nie odważyli się, by wypowiedzieć pokój. Sie redeten nicht mehr in Frieden über Josef. Nie potrafili w pokoju czy spokojem rozmawiać o Józefie czy z Józefem. In diesem Umfeld wurde Josef groß. I właśnie w takim otoczeniu wyrastał Józef. Und wir wissen, dass der Hass der Brüder noch größer wurde. I wiemy, że ta nienawiść braci była jeszcze większa. Als Josef diese zwei Träume hatte. Gdy miał te dwa sny. Der Josef war fähig zu prophezeien. Józef potrafił, był zdolny do prorokowania. War das nicht auch so bei vielen Brüdern vor 200 Jahren?
Czy też tak nie miało miejsca w przypadku wielu braci 200 lat temu? Als sie als abgesonderte abgetan wurden? Gdy jako odłączeni zostali usunięci? Welch ein Blick hatten sie für das, was in der Zukunft lag? Jakież oni mieli wejrzenie na to, co ma się stać w przyszłości? Einmal bezogen auf Garben aus dem Feld, also auf den, auf das Irdische. Z jednej strony odnosząc to do ziemskich spraw. Andererseits aufgrund von Sternen am Himmel, das Himmlische. A z drugiej strony odnosząc to do gwiazd na niebie, czyli do tych niebiańskich spraw. So einzigartig wird uns das hier vorgestellt. Tak jedyny w swoim rodzaju sposób jest nam to tutaj przedstawione. Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Jego bracia zazdrościli mu. Das ist das Umfeld, in das der Herr Jesus hineinkam. I to jest to otoczenie, w jaki, do jakiego Pan Jezus tutaj przyszedł. Wie können wir viel davon lernen? Jakże wiele możemy się z tego uczyć? Dass wir gerade den Herrn Jesus als Vorbild haben. Że mamy właśnie Pana Jezusa jako przykład. Dass wir uns ermutigen lassen durch diesen Blick auf seine Person. Że możemy się pokrzepiać, patrząc na Jego osobę. Er, der freiwillig gegangen ist, um uns zu erlösen. On, który dobrowolnie poszedł, by nas wykupić. Und ich habe gerade noch diesen letzten Vers gelesen gehabt. I przeczytaliśmy jeszcze ten ostatni wiersz. Aus 1. Mose 45. Pierwsza Mojżeszowa, 45. rozdział, ostatni wiersz. Denn dieser menschliche Jakob schickt den Josef weg. Bo ten ludzki człowiek, Jakub, posłał Józefa. Das war der letzte Blick, den er auf seinen Sohn Josef geworfen hat. To było ostatnie spojrzenie, które, którym spojrzał na swojego syna. Und dann war er für ihn gestorben. I od tego momentu on dla niego umarł. Was war das für ein Jubel, als er in 1. Mose 45 hörte, dass Josef lebt? Jakaż radość to była, gdy on usłyszał o tym, że Józef żyje. Josef, mein Sohn lebt noch. Józef, syn mój, żyje jeszcze. Was wird das andere sein, wenn wir ihn sehen werden? Cóż to będzie kiedyś, gdy my jego zobaczymy? Unsern Josef. Tego naszego Józefa. Von Angesicht zu Angesicht. Twarzą w twarz. Wir werden für ewig bei ihm sein. Na wieki będziemy już z nim. Gepriesen sei er dafür. Niech on będzie za to wysławiony. Pytacie mnie, jak możecie pomóc w zakresie rozszerzania treści prezentowanych na tym kanale. Mówicie, że wam jakiś film się podoba i chcielibyście pomóc. I jest bardzo prosty sposób, żeby pomóc. Dlatego, że celem jest rozpowszechnianie wiedzy o Słowie Bożym, a nie promocja kanału. Dlatego, jeżeli załóżmy, jakiś film się wam podoba. Mamy tutaj jakieś filmy. I załóżmy, że podoba się wam film o ten. Jak teraz pomóc? Pomóc można bardzo prosto. Tutaj mamy w tym pasku adres. Przed ten adres, przed słowo YouTube, dopisujemy SS. Wtedy adres się zmienia i klikamy Enter. Pojawia nam się strona. Te strony są różne. Ja pokazuję jedną z nich, nie mam z nią żadnego związku. Po prostu ostatnio, gdy ściągam jakieś filmy w ten sposób, to używam jej. Używałem przedtem innej platformy, gdzie zamiast SS wpisywało się GV. Filozofia ta sama. I tutaj jest ściągnij. I ściągam. Tu się otwiera dużo głupich reklam. Zamykamy, nic nie klikamy. Często są to reklamy bezużyteczne, a jeszcze częściej są to reklamy po prostu niebezpieczne. Już pokazuje, że ściągnęło nam ten plik. Zatem mogę zamknąć zakładkę. Idę do archive.org.
archiveorg po kropce. Czyli taki adres tutaj wpisuję. Zakładam konto, jeśli nie mam, bo tutaj jest zaloguj albo załóż konto. Najpierw sign up, czyli załóż konto. I tutaj sobie wybierasz dowolny e-mail, na przykład twój e-mail małpa, twoja domena. Oczywiście nie ma takiego konta. O, już ktoś wziął. Załóżmy, że jakieś konto sobie wpisałeś. I teraz e-mail. Tak się nazywa, albo dowolne hasło. Pan Jezus zbawia, albo cokolwiek. Czytaj Biblię, bo to jest to, co się będzie wyświetlać. Czy jesteś zbawiony? No i to będzie to, co się wyświetla jako nazwa strony. Pokazuje, że jest wolne. Potem wybierz jakieś hasło. Tutaj wybierasz hasło. Załóżmy, że wybrałem. I teraz po kliknięciu pokazuje, że musisz się zalogować do swojej skrytki pocztowej, aby potwierdzić. Tam dostaniesz takiego maila potwierdzającego. Ja na chwilę zatrzymam teraz nagrywanie. I wrócę, jak już będę się logował. W zasadzie od razu mogę się zalogować, przecież nie muszę się zatrzymywać. Tutaj oczywiście ja się będę logował swoim loginem. Zalogowałem się. I teraz tu jest upload. To naciskamy. Upload files. Wybierz pliki do załadowania. Zawsze wysyłaj jeden. Kobieta tak ma się zatracić Bogu, aby mężczyzna, aby znaleźć żonę, musiał poznać Boga najpierw. To jest to, co ściągnęliśmy. Następnie dajemy opis. I tak jak oglądałeś ten film, dajesz opis według tego, co tobie się wydaje, że ten film przedstawia. Na przykład, jak znaleźć małżonka. I potem słowa kluczowe, Biblia, szukanie żony, inne słowa kluczowe, bo to są słowa kluczowe, subject tags i ważne, upload and create your item. I czekamy, aż się to nam załaduje. Oczywiście im większy film, tym dłużej to trwa. W międzyczasie drugi kanał, na którym warto dokładnie tak samo założyć taki film, no to jest Rambo. Com, czyli ryumybyle.com i potem jest upload video. Tutaj jak widać możesz być zalogowany, podobnie się konto zakłada. Kobieta i tak dalej. Ładujemy sobie ten plik. Pliki mogą być do 15 GB, więc wszystkie z kanału się będą mieścić. No i kobieta według Biblii.
kobieta według Biblii. No i następnie Biblia, jak znaleźć męża. Publiczny musi być. Tutaj już plik jest załadowany 100%. Idziemy dalej, upload. I tutaj sobie wybieramy te dwie kratki i submit. I już widzimy, że jest link. I teraz każdemu, komu ten link podamy, znajdzie nasz film. Oczywiście po tym, gdy on już się przetworzy. I możemy teraz sobie wejść na Facebooka czy gdzieś i wkleić ten nowy link, tak żeby ludzie, którzy powinni trafić, trafili do tego miejsca. Wracamy do archive. Widzimy, że jeszcze się ładuje. Jest to dosyć powolny serwer, ale on ma inne cele. On generalnie te rzeczy, które tutaj są, gromadzi i na razie nie zauważyłem, żeby usuwał. Jeszcze mamy Gloria TV. Gloria TV. I też tutaj można dokładnie tak samo załaduj plik, wybierz plik. Kobieta musi się zatracić Bogu. Jak znaleźć męża według Biblii. Jak znaleźć żonę według Biblii. Jest, opublikuj. To jest akurat kanał rzymskokatolicki i tam się przydadzą takie filmy w jak najszerszym zakresie. Został przesłany w przetwarzaniu. Możemy zamknąć Glorie TV. Możemy zamknąć Rumble. Możemy poczekać do końca, aż się załaduje archive. Widzimy, że już się prawie całe załadowało. Strona się tworzy. Także w międzyczasie można się zalogować na Facebooka, na Instagrama i tam też załadować film. Jeśli film ma mniej niż 10 minut, można też to zrobić na TikToku, jeśli ktoś zna TikToka. Natomiast najbardziej takie niezależne od tych wszystkich rzeczy są właśnie tutaj, czy to właśnie archive, nie znam losów Rumble albo tego Gloria TV, ale archive to jest taka strona, która się wydaje być prowadzona przez fundację niezarobkową i już tutaj mamy ten film. O, proszę bardzo, on już jest. I wystarczy teraz podać taki link. I tyle. I widać, że wtedy znajduje nam ten film. Można też tutaj wejść w to i sobie wszystkie pliki zobaczyć. I można konkretnie ten plik jako MP4 kopiuj adres linku, podawać dokładnie ten link i wtedy będzie też, o proszę bardzo, samo to nagranie. Więc czuj się wolny, wszystkie materiały z moją buźką możesz
rozpowszechniać dowolnie, a inne także zachęcam do tego, żeby jeśli Ci się jakiś podoba z mojego kanału, żebyś w podobny sposób rozpowszechniał, dając na Archive, dając na Rumble, dając na Gloria TV, dając na Facebooka, dając na Instagrama, dając na TikToka, dając na to, co tam się kiedyś w przyszłości pojawi i będzie miało podobne funkcje. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Niech Bóg Ci błogosławi. Trzymaj się łaski Pana Jezusa.